Ale Inos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. O, co jest? Może, jeśli jakieś mi zostały. Pokaż mi swój. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płoną w nich gniew ich bogów. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Meliara. A co jeśli chce pracować dla innego mistrza? Bzdura! Harad i Mateo mają czeladników. Alchemik Konstantino to samotnik. Od lat nie miał ucznia. A co do Torbena, no wszyscy wiedzą, że jest kompletnie spłukany. Pewnie nie miałby ci nawet czym zapłacić. Z kolei ja pilnie potrzebuję czeladnika. No i dobrze płacę. Ale niezależnie, gdzie się chcesz zatrudnić, i tak potrzebna ci będzie zgoda wszystkich mistrzów z dolnej części miasta. Co wiesz o paladynach? Od czasu, jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali, po co tam idę. I? Oczywiście, że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No. Próbowałeś przemknąć się koło strażników? Człowieku, zapomnij. To typowe dla tych żebraków. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali. Bo mają swoje rozkazy! No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla ciebie ważne. Pytanie tylko, jak ważne? Do czego zmierzasz? Mogę ci pomóc. Było nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Ale to cię będzie kosztować. Co chcesz w zamian za pomoc? 100 sztuk złota. Ty pijawko. Spokojnie. Nie twoje złoto miałem na myśli. Ale... Właściwie chodzi mi o moje złoto. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywlekłbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. Gdzie znajdę tę Gritę? Tak jak powiedziałem, to siostrzenica stolarza. Jego dom stoi przy tej ulicy. To ostatni budynek po prawej stronie przed kuźnią.
Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebry, to muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. Nazywam się Grita. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby za co? Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż. Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Sprzedamy po prostu kilka twoich ubrań. Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, troglodyto! Dobrze, weź to złoto. Widzisz, to nie było takie trudne. A teraz wynoś się z mojego domu. Odłóż broń! Mądra decyzja. Ej, ty! Przyszedłem w sprawie Grity. Mojej siostrzenicy? A jaką masz do niej sprawę? Chyba nie chodzi o pieniądze. Kupiec Mateo twierdzi, że jest mu winna 100 sztuk złota. Powiedz, że to nieprawda. Od kiedy się do mnie wprowadziła, mam same kłopoty. Jest zadłużona praktycznie u każdego kupca w mieście. Musiałem pożyczyć 200 sztuk złota od lichwiarza Lemara, żeby spłacić jej długi. A teraz jeszcze to! Grita powinna być w domu. No idź, zapytaj ją, ale mogę powiedzieć ci jedno. Nie ma złamanego grosza przy duszy. Twoja siostrzenica miała 100 sztuk złota. Co? A to bezwstydna mała żmija. To było moje złoto. Zabrała je z mojej skrzyni. Oddaj mi je. Muszę najpierw spłacić Lemara. Mateo może dostać pieniądze później. Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie. Mateo dostanie ode mnie swoje pieniądze. Ściągasz na mnie spore kłopoty. Lemar nie jest zbytnio wielkoduszny, jeśli chodzi o długi. Ale przynajmniej chcesz spłacić długi mojej siostrzenicy. Chyba powinienem ci za to podziękować. Wcale mnie to nie dziwi. Nie mów o tym, nie wiesz. To przecież wiadomo. Oto twoje 100 sztuk złota. I co? Robiła jakieś problemy? Nic, o czym warto wspominać. Świetnie! Dotrzymałeś swojej części umowy. Na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden z mistrzów przyjął cię na czeladnika. A wtedy, praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem miasta i górna jego część stanie przed tobą otworem. Poza tym, będziesz mógł coś zarobić. Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Nie martw się. Dotrzymam umowy. Inni mistrzowie usłyszą o tobie same dobre rzeczy. Hej! Nie można wierzyć we wszystko, co się A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Skąd ty to znowu masz? Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. Nie można wierzyć. Zobaczył Adanos, że prysła równowaga między ładem i chaosem i zaklął Inosa. Niech łaska Adanosa będzie z tobą.
Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś kapłana Inosa? Najlepiej rozejrzyj się po targowisku. Znajdziesz tam wysłannika klasztoru. Słyszałam co innego. Tajemnica, o której... Co mogę dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną sumką. Właściwie to potrzebuję twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ależ, synu, bez skromnej ofiary nie będę cię mógł pobłogosławić. Jak inaczej mógłbym się upewnić co do twoich dobrych intencji wobec najświętszego kościoła Inosa? Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od twojego stanu majątkowego. Zobaczmy, ile przyniosłeś. Spokój. Nie opowiadaj mi takich. Masz ponad 100 sztuk złota. Nasz pan powiada: dzielcie się, jeśli macie czym. Kościół przyjmuje twoją jakże hojną ofiarę. Błogosławię cię w imieniu Inosa, albowiem on jest światłem i sprawiedliwością. On po prostu za dużo gada. I pracuje niemal przez cały dzień. Nikomu tego nie powtarzaj. Naprawdę, sama widziałam. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Dlaczego? Powinien był wiedzieć lepiej. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Ej, ty! Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Posłuchał niewłaściwych ludzi. I tak tego nie zmienisz. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harad uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben dał ci swoje błogosławieństwo. Nie jestem zbyt pobożny, ale mnie to nie przeszkadza. Konstantino nigdy o tobie nie słyszał. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. Popiera cię teraz 4 mistrzów. To wystarczy, żeby cię przyjąć na czeladnika. Możesz dla mnie pracować, kiedy tylko chcesz. Wchodzę w to. Nie pożałujesz. Myślę, że dobrze nam się będzie razem pracowało. Co mam robić jako czeladnik? To proste. Przynieś mi tyle futer, ile zdołasz. Zapłacę ci za nie lepszą cenę niż każdy inny handlarz. Poza tym możesz się w ogóle nie pokazywać w sklepie. Poradzę sobie świetnie sam. A gdzie mam spać? Nie mam tu dla ciebie pokoju. Powinieneś znaleźć jakieś łóżko w gospodzie koło placu targowego. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi.
było zrobić zupełnie inaczej. Hej! Pokaż mi, jak opróżnić czyjeś kieszenie. Jeżeli chcesz opróżnić czyjeś kieszenie, musisz odciągnąć uwagę ofiary. Zacznij z nią gawędzić. Podczas rozmowy postaraj się ocenić, z kim masz do czynienia. Zwróć uwagę na wypchane kieszenie albo biżuterię. Ale przede wszystkim oceń, jak czujny jest klient. Pamiętaj, że okradanie pijanego robotnika to nie to samo, co skubanie czujnego kupca. Jak będziesz niezgrabny, to klient się skapuje. Tak więc musisz być opanowany. Zawsze to powtarzałam. Kto opowiada takie rzeczy? Czego tutaj szukasz? Odejdź! No, widzisz, to nie było takie trudne. Zawsze to powtarzałam. Ciągle to samo. No proszę, jednak można. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanus zesłał potężną falę. Odłóż broń! Mądra decyzja. Czemu on się tak denerwuje? Ale on o tym wiedział. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Można to było zrobić. Ej, ty! Co ty tu robisz? Czego tutaj szukasz? Mądra decyzja. No, wynoś się! Czego tu szukasz? Czego tu szukasz? Czego tutaj szukasz? Odejdź! Mądra decyzja.
Co jest? Czym się zajmujesz? A jak ci się wydaje? Kim ty właściwie jesteś? Ja... Słuchaj no, czy ja cię skądś nie znam? Nie przypominam sobie. To zabawne. Mógłbym przysiąc, żeśmy się już spotkali. Nieważne, pewnie jesteś jakąś szumowiną z rynsztoka. Wszyscy wyglądacie tak samo. Możliwe. Nie wymądrzaj się. Nie rozmawiasz z byle kim. Mógłbyś przynajmniej zwracać się do mnie z należnym szacunkiem. A teraz zejdź mi z oczu. Jak leci? Czyż nie powiedziałem jasno, że nie chcę być niepokojony? Widocznie coś przeoczyłem. Mam więc nadzieję, że teraz to do ciebie dotrze. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Hej! Witaj, wędrowcze. Szukasz doskonałej mikstury? Mam świetny wybór po rozsądnych cenach, a moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. Pokaż mi swoje towary. Czego tutaj chcesz? Odejdź! Nie chcesz iść? Czego Dobrze. Tu chcesz? Odejdź! Alarm! Dobra decyzja! Alarm! Alarm! No biegnij! Alarm! Najszybciej jak potrafisz! Jeszcze cię dorwę! Wynocha! No, wynoś się! Wynoś się! Zabieraj się stąd! Czego chcesz? Jeśli masz jakąś sprawę, musisz się najpierw umówić.
Teraz cię dorwę. Teraz cię dorwę. Alarm! Alarm! No biegnij! Najszybciej jak potrafisz! Czego tutaj chcesz? Odejdź! Czego tu chcesz? Odejdź! Dobra no, decyzja. Wynoś się. Jeszcze cię dorwę. Czego u diabła chcesz?